Dzień dobry, kochaneczki. Witamy w kolejnym dniu fascynującego życia. Dzisiaj trening z Karolem. 30 powtórzeń, 30 pajacyków, no i dużo uśmiechu Wam życzę, to mówiłem ja. Jeżeli interesują Was pompy ciepła dla odmiany, to na przykład możecie sprawić sobie Panasonica T-Cupa 9 kW. Możecie go włożyć do domu, który jest prawie 100-letni, o zapotrzebowaniu około 11 czy tam 12 kW. No i to jest przecież kawałek chałupy. Więc kawałek chałupy to będzie z ponad 200 metrów. Będzie tu też na przykład, czy może też tam być ogrzewanie podłogowe, część ogrzewania grzejników, czyli tak zwane, jak to tam mędrcy z YouTube'a mówią, dwa parametry, kochani. No i to wszystko może być spięte na przykład z fotowoltaiką. No i najważniejsze, co jeszcze? Aby wasza pompa stanęła w takim miejscu, no i co? I stanęła oto na takiej konstrukcji. I kochani, dzisiaj właśnie to Wam głównie chciałem pokazać, bo ostatnio w filmach o pompach ciepła, kurde, dlaczego ja taki zaśpiew białostocki? Za dużo profesora Chrisa i innych takich. Ostatnio mieliście dokładnie tą samą pompę ciepła, bo mieliście T-Cupa 9 kW na dokładnie takiej konstrukcji, ale z tacą skropli, która była prototypowa. Taca skropli z EcoSept. Czy tutaj mamy gdzieś naklejkę? Nie mamy naklejki, poskąpili na naklejkę. Ale taca skropli była prototypowa. Czym ona się różni od tej? Że wyglądała bardzo podobnie, tylko była taką brytwanką. Nie mieliśmy przetłoczenia, nie mieliśmy spadku w kierunku odpływu. Inaczej troszeczkę wyglądały rogi, a tutaj macie wersję taka, jak jest w sprzedaży. I dobrze, że dostaliśmy tą tacę już, żeby Wam ją pokazać bez grzałki. Grzałka została domontowana przez Łukasza i grzałkę domontowaliśmy sobie tak, jak chcieliśmy. Tutaj właśnie widzicie te przetłoczenia, dzięki którym taca ma spad do środka. Od dołu pewnie nie będzie tego widać. Od dołu widzimy tylko kolanko, wszystko obciągnięte. Jeszcze dodatkowo ta grzałka nam wchodzi w odpływ, żeby nic nam nie zamarzało. Mamy wszystko zabezpieczone kauczukiem. Na to wszystko poszła taśma aluminiowa. No i odprowadzenie skropin leci sobie do kotłowni. Dlaczego? Ponieważ w tym miejscu klient nie chce mieć niczego takiego rozlewiska, żeby w zimie tutaj strach komunikacyjny, no i ktoś by mógł sobie nóżki połamać. Ale wracając do tej konstrukcji, względem tego, co Wam poprzednio pokazywałem, troszeczkę inaczej wyglądają rogi, bo jest tutaj taki szpas, że one są zagięte, część tego materiału zagięta jest w bok, są one zgrzewane, mają do tego maszynę i tylko delikatnie zasilikonowane. Mamy tutaj spad do środka, no i to jest główna różnica tego, co Wam pokazywałem. Powiedz mi, panie Łukaszenka, czy panu się to podoba? Czy to jest lepsze niż to, co było poprzednio? No, na pewno jest lepsze, przynajmniej jest wyprofilowane i ta woda na pewno będzie lepiej spływać. Więc wydaje mi się, że jest lepsze, no. Czyli jest głód. Jak to się w ogóle montuje? Bo to jest główny montażysta części zewnętrznej, oddupnej, tak? Jak się montuje? Jak się wkłada tacę? Ogólnie musimy z jednej strony... Powiedz inaczej, jak instalator do instalatora. Czy to jest dobre? Jest dobre, według mnie jest jeden minus, że jak włożymy sobie tacę i musimy zrobić gdzieś odprowadzenie dalej od agregatu, to żeby uzyskać spadek, to może nam jakby ta taca była troszkę za nisko. Czyli rozumiem, że to jest oryginalne kolanko, czy coś innego tutaj poszło? Bo tam jest taki półsyfon chyba oryginalnie, elastyczny. Tak, ten elastyczny był skrócony przy samym tutaj gwincie. Jest nałożone normalne kolano 32. Okej, czyli w sumie taki sam szpas został zrobiony jak poprzednio. Dlaczego? Bo na tym elastycznym kolanie w ogóle byśmy tu ze spadkiem nie wyszli. Dobra, to jest jedno. I drugie, mówisz, że ten odpływ wychodzi niestety troszeczkę za nisko. Fajnie, jakby ta taca była wyżej. Ale myślę, że tutaj znowu to, o czym rozmawialiśmy poza kamerami, że tutaj jest pewien kompromis, żeby dostosować się do tej konstrukcji, żeby też ta produkcja tacy nie wychodziła, nie wymagała wielu zastosowań, wielu różnych maszyn i żeby ta konstrukcja
i żeby ta tasa nie wychodziła zbyt dużo, nie kosztowała, bo nie będzie zbytu na taką konstrukcję. Można było tak jak z Panasonica powiedzieć, że to ma kosztować, panie, 2000 na przykład taką konstrukcję z tacą, no i nie masz w niej grzałki, nie masz niczego, no ale to chyba nie o to chodzi. Zrobić się da, jak widać, ze spadem odpływ. Jeżeli byście mieli wykonać z takiej konstrukcji, z tą tacą, odpływ 10 metrów dalej, to ciężko by było, tak? Czyli trzeba by było podnieść konstrukcję. No. Myślę, że dłuższe nóżki to tutaj będzie trochę słabo by było, tak? Bo ta nóżka z przodu po prawej stronie już jest po prostu na maksimum. Dobra, czyli ważniejsze informacje. Czy ta konstrukcja jest stabilna? Jest stabilna. Jest stabilna. Ile zajęło ci poskręcanie tej konstrukcji i włożenie tej tacy? 15 minut. 15 minut dla mnie brzmi bomba. Patrząc z drugiej strony, jeżeli jesteście instalatorem, jeżeli cenicie sobie swój czas, to tak jak my przedtem robiliśmy na przykład odpływ wody z agregatu z grzałką, panie Łukaszenka, ile zajmuje zrobienie odpływu, czyli zalepienie wszystkich otworów w Panasonicu, w dołożenie grzałki i zrobienie czegoś, żeby dało się odprowadzić wodę? Zależy, jakie długie jest odprowadzenie. No dobra, ale coś takiego jak tutaj, czyli mam przez ścianę 2 metry rurki czy 1,5 metra rurki. No około 1,5 godziny, tak? 2 godziny. Około 1,5 godziny, 2 godziny. No to macie do poskręcania konstrukcji w stosunku jedno do drugiego pół godziny. Nie wkurzacie się i nie będzie... Cięcie krawężnika. Dokładnie. I nie będzie ten. I nie będzie tutaj na pewno problemu z tą tacą. A chociaż nie mówię na pewno, bo będziemy świadkami, jak to będzie, ponoć jest wszystko sprawdzone, ponoć to działa, nie ma problemu ze spływaniem, jak zamontujecie sobie grzałkę, ale my to wszystko będziemy testować i na pewno Wam zrelacjonujemy, jak to wszystko działa. I tyle. Dobra, nie ma co pitolić, tylko kochani, przenosimy się do środka i pokażemy Wam pokrótce to, o czym Wam powiedziałem, czyli integrację z kotłem gazowym, sterowanie, które jest wykonane dwóch parametrów z techa i dzisiaj pompa ciepła nie będzie nam sterować pracą dwóch obiegów grzewczych wyższym i niższym parametrem, więc niestety kolejny nudny film, proste rozwiązania, zwykłe zawory zwrotne zamiast elektronicznych regulacji, mordulców latających z mieczami świetlnymi i laserowymi dzidami. Niestety po raz kolejny zwykła, nudna instalacja. Nie będziemy się wspinać na swoje wyżyny. To znaczy, to są nasze wyżyny. To są nasze wyżyny. Dla mnie to nawet to jest za wysoko i zejdę troszeczkę na ziemię, bo obawiam się, że po prostu ja się przewrócę i zwyczajnie wypierdolę. Dobra, lecimy do środka. A tutaj przechodząc do środka, kolejna piękna instalacja, to jest ciul, że my tu mamy pompę. Tutaj mamy prawdziwe źródło ciepła, opału i wszystkiego innego, czyli to, co idzie na rozruch pompy ciepła każdego dnia. Zawór zwrotny, to też jest bardzo dobra rzecz, zawór zwrotny do kanalizacji. A pokrótce, bez głupot, jak to wygląda, czyli standardowa część, którą widzicie na każdym filmie. Pompa ciepła, jednostka wewnętrzna. Mamy tutaj do czynienia z pick-upem trzyfazowym o mocy 9 kW. Tutaj mamy zawór przełączający na ciepłą wodę użytkową i na centralne ogrzewanie, ponieważ pompa działa tutaj w dwóch funkcjach. Mamy separator zanieczyszczeń połączony też z separatorem powietrza. Jest on zainstalowany na powrocie. Lecąc dalej, tutaj mamy miejsce, w którym będzie się kolektorowała pompa ciepła i wchodziła nam woda na CO z pompy ciepła. I tutaj widzicie trójnik, który idzie z kotła gazowego. To wszystko wchodzi nam do bufora. Bufor działa nam jako sprzęgło hydrauliczne. No i tutaj będziemy wychodzić sobie na instalację centralnego ogrzewania. Co istotne tutaj, nie wiem, czy chłopaki będą współpracowały, dajcie jakiegoś jednego człowieka tutaj przed szereg. Adrian, możesz tam dłubiąc palcem w nosie, możesz powiedzieć coś. Bo bardzo istotna tutaj kwestia jest, że my przychodzimy w sumie na gotowe, tak? Nie. No, można powiedzieć, że na gotowe. Co tutaj mamy? Dwa parametry, czyli mamy podłogówkę, mamy grzejniki,
No i przychodzimy na gotowe. Dlaczego? Tak, bo już tutaj mamy całą grupę pompową. O, tu zmieszacz. O, to popatrz ta. Mamy coś takiego. No i teraz, jak tu się będzie wszystko, panie Adrianie, wydarzowywało? Czy ten Panasonic będzie tym sterowawszy, czy nie? Nie. Dlaczego? Bo nie. Bo czyli rozumiem, wstawione. Dla tych ludzi, którzy... którzy już to mają... To będzie sterowało. Ile może nie pod światło. Którzy mają już sterowanie jakieś zrobione, czyli na przykład takiego techa, mają już grupę pompową, mają pompki z mieszaczami i tak dalej. Informacja ważna, że możecie sobie coś takiego zostawić, czyli wtedy pompa ciepła, czy tam kocioł gazowy, będzie nam wrzucał ten wyższy parametr, taki jak jest dla grzejników, o temperaturze jak jest dla grzejników i pompa będzie tylko o tym, o to dbała, a to ten sterownik z techa, ten łobuz, będzie już robił całą resztę, czyli wodę, która wychodzi na podłogówkę, będzie z niej robił odpowiedni parametr. Jakie to są plusy, a jakie minusy? Do mniej tablicy roboty, Adrian. Mniej roboty. Mniej Adrian, mniej roboty to jest ewidentny nie. plus tutaj. Nie. Tak, ale nie. Jakie są plusy i minusy, że pompa ciepła nie steruje tym? No? Nie musimy dokładać dodatkowej płyty, dodatkowych... Czyli są oszczędności, mamony, kosztów, a to jest bardzo ważne ostatnio. Okej, okay. A jakie są minusy? 800 plus. Czy widzisz jakieś minusy? Oprócz tego na akumulatorze. Szefa za mało jest z nami. Smucę się. Okej, okay. Minusem takiego rozwiązania, jeżeli to nie pompa steruje wam tutaj drugim obiegiem, tą niższą temperaturą, jest to, że jak macie tej podłogówki dużo, a grzejników mało i ta podłogówka by wystarczyła, to wtedy pompa ciepła mogłaby to wysterować cały układ na niższy parametr. Wtedy taki mieszacz się otwiera i grzejecie taniej, bo każdy, dosłownie każdy stopień się liczy. A jeżeli nie, tak jak tutaj mamy sytuację, że nie macie tej płyty rozszerzeń i tak dalej i pompa nie steruje, to ręcznie będziecie musieli wtedy przestawić sobie krzywą grzewczą, jeżeli w ogóle by była taka sytuacja, że jesteście w stanie grzać samą podłogówką. No i generalnie to, co tutaj zostaliśmy, czyli miedziucha, piony 28, cała instalacja, że tak powiem, w większości tutaj zrobiona, mało ingerencji. Ingerencja tylko w takie rzeczy, jak zawory zwrotne tutaj była. Dobrze gadam, chłopaki, czy nie? Zawory zwrotne, kto to wrzucił? Kto to wrzucił? A kto to wrzucił? Ja, no widzisz, więc Łukasz wrzucił. Więc tak to wygląda. Ale zawór zwrotny rozumiem, że jest tylko... Dobrze zainstalowałeś? Na zasilaniu i tam na zasilaniu. Na zasilaniu tak. I na zasilaniu. Czyli tak. Dobrze to zrobiłeś? Nie wiem, ja się nie znam. Nie, bo jest zawór w drugą stronę. Ja jestem z policji, ja się nie znam. Bo to jest po to, żeby pompa ciepła i żeby kocioł gazowy mógł działać na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej tak, i mógł tak. działać na... centralne ogrzewanie. Co wam mogę powiedzieć o tym kotle? Już wstępnie rozmawialiśmy z klientem. Ja kiedyś tam, dawno temu, nieprawda, że ten kocioł gazowy pewnie stąd wyleci, będzie zlikwidowany. Może uda się tutaj klienta troszeczkę na jakieś zwierzenia naciągnąć przed, poza i w ogóle kamerami. Dlaczego tak będzie? Ale ten sezon jeszcze będzie pewnie użytkowany jako źródło szczytowe. Jeżeli nie będzie trzeba używać tego i dojdzie większa ilość chyba fotowoltaiki, jeżeli dobrze kojarzę, no to sprawę grzania głównego przejmie pompa ciepła i ten kocioł pójdzie do likwidowania. Tak. Myślę, że to jest bardzo dobry półwstęp, środek. Najlepszy. Nie ma jak kawa z szefem, tak? Oczywiście. O poranku. Kawa rana, jak śmietana. No. Z najlepszymi to się trzeba stukać. No, pamiętaj. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że uda mi się zagłusić tą szatańską muzykę, którą puszcza tam Adrian i YouTube tego nam nie wykluczuje. Tutaj mamy boiler przepotężny, super, hiper, turbo, dyno, dedykowany do pomp ciepła takiej oto firmy. Nie dostaliśmy za to pieniędzy, więc dlatego tak krótko ta naklejka śmigła wam przed oczami. No i mam też cyrkulację, która jest na pompce klienta i coś takiego. Nie ma problemu, żeby się podłączyć, jeżeli to wszystko bangla, nie ponosicie jakichś dodatkowych kosztów. Wszystko resztę zostało zrobione w miedzi, dodatkowo na to standard, czyli czarna
śtyngowa izolacja z kauczuku, plus wszystko, co było niezbędne, czyli jakieś zawory zwrotne i tak dalej. Tam za ścianą wylądowało naczynie przeponowe, 25 litrów, oczywiście na mosiężnej belce. No i tyle chciałem Wam pokazać, jeżeli chodzi o Boilerosa. Teraz trzy słowa, kochani. Klient tutaj chyba coś powie. Dlaczego w ogóle pompa ciepła i integracja z gazem? O. Rachunek za gaz za dwa sezony mnie zabił po prostu. Za te, co, i co, i teraz przy pompie ciepła mówię, taniej? Dlaczego? 10 kW fotowoltaikę i będzie dużo taniej. Mimo tego, że inwestycja jest droga na sam początek, to po wielu latach się zwróci na zero, będzie naprawdę. Czyli tak. Rozumiem, patrzymy w tym kierunku i czy dobrze mówiłem ludziom, dobrze im mydliłem oczy, że jeżeli to wszystko zabangla i zepnie się tutaj bilans wyprodukowanej energii do zużytej energii, to wyleci gaz. Dokładnie tak. Teraz na sezon roczny sprawdzam, nie chciałbym, żeby się działka włączała, bo to no wiadomo, że ona najwięcej ciągnie tego prądu. Chciałbym zobaczyć sobie, jak to będzie przy z gazem. Jeżeli się okaże, że grzałka się łączy w ogóle, albo się łączy raz, no to gaz... Ja myślę, że przy obecnych zimach, a nawet jeżeli by było minus 20 i to by było dwa tygodnie w roku, że mamy temperaturę od minus 15 do minus 20, to przy zapotrzebowaniu, jakie tutaj wyszło na budynek, to udział tej grzałki nie będzie zbyt duży, bo to będzie powiedzmy 2-3% tak. W stosunku rocznym, więc też myślę, że nic wielkiego i... Warto się wtedy właśnie zastanowić, kochani, jeżeli coś takiego macie, jeżeli chcecie integrację z kotłem gazowym, czy serio będziecie korzystać z tego kotła gazowego, bo w przypadku, jaki tutaj mamy, że mamy dwa obiegi grzewcze, to jeszcze ten bufor równolegle do pompy ciepła ma tu sens, mamy w nim jakieś częściowe podmieszanie. Ale jeżeli macie jeden parametr, macie kocioł gazowy i chcecie założyć pompę ciepła i zrobić właśnie tą integrację, że albo to działa, a finalnie wyjdzie, że wy tego kotła gazowego nie będziecie użytkowali, to wtedy bufor równolegle nie ma po prostu sensu. Dlaczego? Ponieważ w buforze mamy co? Spadek temperatury, nie? Spadek temperatury, mamy jakieś podmieszanie i tak dalej. I sama integracja z kotłem gazowym to też jest w sumie niemały wydatek, jeżeli o to chodzi. Więc zastanówcie się nad tym, jak będziecie, czego chcecie, czego oczekujecie, żeby nie było teoretyzowania, bo ostatnio z klientami dużo było rozmów przez telefon, jak to zrobić i tak dalej. A jeżeli byśmy tak zrobili, to jakie by było wyjście potem z tego wszystkiego? Co byśmy zyskali, co byśmy stracili? A finalnie wyszło, że i tak zrobiliśmy właśnie rozważanie milion, a bufor został zainstalowany równolegle po to, żeby podłączyć do niego jakiś kocioł na biomasę, kocioł gazowy i tak dalej. Nie w tej instalacji, ale innej z klientem, więc czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. A jeżeli chcecie już włożyć jakiś bufor równolegle, żeby można było podłączyć do niego dużo źródeł ciepła i jakoś to odebrać, czy jednym, czy dwoma parametrami, czy podłogówką i grzejnikami nawet, to warto zastanowić się nad buforem z Afryki, o którym macie przegrody i są jakieś inne bufory dostępne na rynku po to, żeby nie było tego podmieszania, żeby to podmieszanie było jak najmniejsze. Czy klient coś chce dodać? Jeszcze? Nie, jeszcze, no, jeszcze zadowolony. Jestem zadowolony bardzo. Jeszcze zadowolony. Na chwilę obecną ze wszystkich firm, które robiły tutaj instalacje, wszystkie hydrauliczne, jest najbardziej solidnie i naprawdę ładnie to jest położone. Zobaczymy. No, na chwilę obecną mi się podoba, naprawdę jest fajnie, tak? Chłopaki robią od rana do 16 i cały czas bez chwili postoju, więc naprawdę jestem mega zadowolony. To jest miód na uszy, a ty, dla tych na dole to nie powiem co na co. No. Dobrze, lecimy dalej i jakoś zakończymy ten fantastyczny i wspaniały odcinek. Dziękujemy klientowi za udzielenie się. Dziękuję bardzo. No kochaneczki, no to pora na telesfora, czyli Karol idzie do swoich zajęć. Biorę sobie tylko stabilizator, który pożyczyłem Mańkowi, o taki, ale to już prawdziwym youtuberom nie jest potrzebne. Kochani, co? Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli macie jakieś pomysły, tylko nie piszcie, że chcielibyście zobaczyć więcej, lepiej, szybciej, bo my generalnie będziemy robić te instalacje dalej, tak jak robimy, czyli w sposób możliwie najprostszy, możliwie tani, mało skomplikowany i mało awaryjny. Jak coś, piszcie w komentarzach. Karol jest najlepszy. Dobra, tak naprawdę piszcie więcej buły dla chłopaków, a w szczególności więcej buły dla Adriana. Cześć.